Cześć, witajcie, ja jestem Shayson, a to jest pierwszy odcinek w 2022 roku. Mam nadzieję, że wszyscy Sylwestra przeżyli, przywitali dobrze nowy rok. Także ja wam wszystkim życzę wszystkiego dobrego w tym 2022 roku, bo jest to pierwszy film. I żeby ten rok był po prostu lepszy niż poprzedni. Ale dobrze, w tym odcinku bardziej chciałbym się skupić na tym, że chciałbym podsumować cały rok 2021 odnośnie GTA 6, czyli wszystko co wiemy na temat właśnie GTA 6, takie przypuszczane daty premiery, postacie, mapy, jakieś platformy, świat gry, jak będzie wyglądał, jacy bohaterowie będą, czy to odniesie sukces, jakie kontrowersje przyniesie. Jak wiecie, w zeszłym roku opublikowałem dla was dość sporo filmów. Czy ja wam mogę podać w momencie dokładną liczbę? No nie, ale myślę, że to było spokojnie ze 40-30 filmów. I chciałbym teraz właśnie wszystkie podsumować, także zapraszam do tego odcinka. Oczywiście, że wam się filmik spodoba, możecie go udostępnić znajomym, aby też dowiedzieli się coś na temat GTA 6. Także co, zaczynamy. Spora ilość osób czeka na premierę GTA 6. Nie jestem ja w tym sam, nie jesteś ty w tym sam. Jest to spora liczba osób na świecie, w Polsce też, która czeka, aż oficjalnie Rockstar zapowie premierę GTA 6 Grand Theft Auto 6. Lecz no, nie zrobił tego do tej pory. Kanał mój ma 2 lata i od 2 lat nagrywa dla was odcinki o GTA 6 i dalej nie mamy żadnych oficjalnych informacji. Są niby jakieś wskazówki w najnowszych produkcjach, jakichś tam DLC-kach, nowych gierkach Rockstara, ale to oczywiście nie musi się zgadzać z rzeczywistością. Wiele osób twierdzi, że jeszcze nie czas na GTA 6. Wiele osób twierdzi dalej, że póki GTA Online zarabia, GTA 5 sobie świetnie radzi, to Rockstar nie widzi powodu, żeby wydać kolejną część. Co po części te osoby mają rację, ale o tym powiemy sobie w dalszej części odcineczka. Różnego rodzaju plotki twierdzą, że nowa część serii Grand Theft Auto była we wczesnych etapach produkcji, rozwoju już w kwietniu 2020 roku, co doprowadziło do spekulacji, że właśnie będzie to GTA 6, czy po prostu kontynuacja serii Grand Theft Auto, bo nie wiemy, czy następna część to będzie GTA 6, czy to będzie GTA X, GTA XY. To jest akurat nieistotne, jak się nazywa kolejna część serii Grand Theft Auto. Ważne, że ona będzie. Tak jest przynajmniej moje zdanie. Jednakże biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia sugerujące, że gra może mieć premierę w okolicach 2024-2025 roku, prawdopodobnie minie jeszcze sporo czasu, zanim dowiemy się czegoś więcej. Miejmy nadzieję czegoś oficjalnego w końcu, ale zawsze jest tak, że właśnie gry Rockstara mają od trailera, od teasera mniej więcej 2-3 lata, znaczy to było 2 lata, oby w przypadku GTA 6 nie było to więcej niż 2 lata, a niż 3 powiedzmy, to 3 lata, no spokojnie, bo teraz opowiedzieli, słuchajcie, w 2025-2024 będziecie mieli nową grę, będzie to GTA 6, która się działo w miejscu XYZ i czekajcie. Wtedy spoko. Gorzej by to było, powiedzmy, że zapowiedzą nam dopiero za 2 lata tą grę i będziemy czekać jeszcze 2 lata, albo nawet i 3 lata, czyli będziemy czekać 6 lat, powiedzmy. Ale to już masło maślane. Jedźmy dalej. Jak wiecie, pod koniec zeszłego roku, 2021, dostaliśmy remaster trylogii GTA w postaci Grand Theft Auto The Trilogy Defined Edition, czyli po prostu remasteru trzech części GTA. Jednak te remake'i nie zostały zbyt dobrze przyjęte ze względu na to, jak one działały, jak były zrobione i dużo osób twierdziło, że nie ma sensu kupować na razie tego remastera remake'u. Swoją drogą w ogóle był na 2 dni usunięty, ponieważ zawierał pliki, które mówiły, jak wygląda kontakt między deweloperami w samym studiu. I mimo przyjęcia negatywnego tej właśnie trylogii GTA, Rockstar Games i jego firma matka Take-Two nie zdecydowała się nic powiedzieć nowego, czy jakichś informacji przecieków nie opublikowała, aby gra się lepiej sprzedawała, na temat GTA 6. Czyli nie ma prawie żadnych solidnych szczegółów, ale jest wiele plotek. I Rockstar nawet tam w pewnym momencie blokował informacje na temat właśnie, że jak ktoś pisał pod trailerami tej trylogii o GTA 6, z automatu trafił na tą blacklistę. Okej, teraz sobie przejdźmy do tematu premiery GTA 6. I zadał sobie pytanie, kiedy wyjdzie GTA 6? I na to pytanie wam teraz odpowiem. Kiedy wyjdzie GTA 6? No tego niestety nie wiemy. Nowe GTA nie zostało oficjalnie ogłoszone, czyli nie znamy daty premiery. Oznacza to, że deweloper Rockstar Games nie ma w tej chwili wiele do powiedzenia na temat GTA 6.
ale nie oznacza to, że nie mamy pojęcia, kiedy możemy spodziewać się nowego GTA. Wygląda na to, że GTA 6 jest dopiero na początku swojej produkcji, a różni leakerzy twierdzą, że GTA, a przynajmniej nowa pozycja serii Grand Theft Auto, była w początkowej fazie w 2020 roku, o czym wspominałem na początku odcinka. Jednak gdy leakerzy nie mają dokładnych informacji na temat premiery GTA 6, zostaje wydany budżet marketingowy Take-Two Interactive. Mógł on nam dać solidną wskazówkę, kiedy możemy spodziewać się premiery GTA 6. Jak donosi VentureBeat, zgłoszenie Take-Two, które przedstawiło plany finansowe na najbliższe 5 lat, pokazuje, że firma spodziewa się wydania 89 milionów dolarów na marketing między kwietniem 2023 roku a marcem 2024 roku. To ogromny skok. Jak wskazują raporty, to ponad połowa budżetu marketingowego, który był ostatnio wydawany na marketing, o ile to ma sens, co powiedziałem. Te raporty finansowe skłoniły analityka branży Jeffa Cohena do przewidzenia, że ten skok jest spowodowany spodziewaną się premierą GTA 6 w tym okresie. W notce dla inwestorów zawartej w raporcie VentureBeat w Cohen zwrócił uwagę, że poprzednie budżety marketingowe przewidywanych premier innych dużych gier, które wydawał Take-Two Interactive, w tym właśnie Red Dead Redemption 2. Jeśli ta prognoza jest prawidłowa, spodziewalibyśmy się premiery GTA 6 między kwietniem 2023 a marcem 2024. I pierwotnie ten skok miał nastąpić w roku podatkowym 2023, jednak został on przesunięty do 2024 roku. Jeśli to jest GTA 6, które spowodowało ten skok, to sugeruje, że są to opóźnienia wynikające z opóźnień produkcji. I ten skok w 2024 roku pokrywa się z tym, co przewiduje Tom Henderson na temat premiery GTA 6. Znany leaker z branży, który jest znany przede wszystkim ze swoich większości dokładnych przecieków odnośnie Battlefielda oraz Call of Duty, opublikował wideo, w którym udostępnia kilka rzekomych szczegółów na temat GTA 6. W filmie Hendersona są informacje, że GTA 6 zobaczymy między 2024 a 2025 rokiem. Opierając się oczywiście na jego źródłach. Według Hendersona jest kilka powodów takiego stanu rzeczy. Największą z nich jest to, że Rockstar Games przez ostatnie 15-16 miesięcy skupiało się głównie na, jak to on mu nazwał, dobrym samopoczuciu pracowników, przy czym twórca nie chciał dopuścić do takiego kryzysu, który wynika z obecnej pandemii. Rockstar podobno nie chce ogłaszać gry, dopóki nie będzie pewien, że jest ukończona i jest grywalna, aby uniknąć opóźnień. Czyli wiecie, nie zrobią tak w przypadku Cyberpunka, że przesuną 4 razy premierę i po czym dają nam wadliwą grę, która nie jest do końca grywalna i potem przez rogiem będą łatać. Rockstar chce zrobić tak, że pracownicy mają zrobić tą grę w taki sposób, żeby była już w jakiś sposób grywalna. Potem ogłoszą premierę, pracownicy ją będą kończyli, ale chcą dotrzymać terminu premiery, czyli bez żadnych opóźnień w przesuwaniu ogólnie premiery samej gry. Ponadto Henderson twierdzi, że GTA 6 jest w stanie wydane tylko na PlayStation 5, Xboxy Series XS i PC-ty. Biorąc pod uwagę obecne niedobory konsol nowej generacji, czyli PlayStation 5 oraz Xboxów Series, głównie tych X, Rockstar Games też najwyraźniej czeka, aż pojawi się wystarczająco duży rynek na te konsole. Innymi słowy, dopóki większość graczy nie wymieni swoich obecnych konsol lub nie zakupi nowych, Rockstar będzie twierdził, że to jest za mały rynek, by w to inwestować, ponieważ prawdopodobnie konsole starej generacji są za słabe, aby ociągnąć nową grę w Rockstara. Ale nie ma co się oszukiwać, te konsole już mają swoje lata, a gry idą z postępem. No i trzecim kluczowym powodem, dla którego Henderson podał tą przewidywaną premierę pomiędzy 2024 a 2025 rokiem, jest fakt popularności GTA 5 po prostu. Twierdzi, że Rockstar prawdopodobnie nie chciałby wydawać GTA 6, podczas gdy jego poprzednia wersja odsłona odnosi całkiem, no, odnosi sukcesy, no bo ta gra się sprzedaje lepiej niż jedna nowa gra, gdzie GTA gramy już od 2013. Przewidywania Hendersona zostały od tego czasu potwierdzone przez reportera Jasona Schreiera, który powiedział, że twierdzenia Hendersona, teraz cytując, pasują do tego, co słyszałem. Także kto wie. Chociaż data premiery GTA 6 w latach 2024-2025 jest dość daleka, jest daleka od tego, co byśmy się spodziewali, ale ma to sens, gdy weźmie się pod uwagę te czynniki, które wam wcześniej wymieniłem.
Warto zauważyć, że Henderson zastrzega się, że nie jest znany z przecieków w GTA 6 i żeby widzowie traktowali te plotki z przymrużeniem oka. Wielu graczy miało nadzieję, że usłyszymy coś solidnego o GTA 6 wraz z premierą nowej generacji konsol, czyli PlayStation 5 oraz Xboxów Series X i S, lecz nic takiego nie miało miejsca, a konsole już są ponad rok po premierze. Następna nadzieja była w E3 2021, ale tam też nic nie było powiedziane na temat właśnie Grand Theft Auto 6, ale obecnie wydaje się, że Rockstar bardziej skupiał się właśnie na premierze tego remastera tej trylogii oraz czymś, co może się wydawać dziwne, znaczy wszyscy o tym wiemy, ale po prostu ulepszonej wersji GTA 5, czyli GTA 5 Remaster, który ma się pojawić na PS5, Xboxach Series X i prawdopodobnie na PC-tach. I sam fakt, że ten remaster już się przesunął, bo on miał być w 2021, chyba pod koniec roku tam była planowana premiera. Na chwilę obecną, jak to nagrywam, zaplanowana premiera remastera GTA 5 jest na marzec 2022 roku, przepraszam. Ponownie warto zauważyć, że Rockstar nie potwierdził, że GTA 6 jest w fazie rozwoju, więc możemy tylko spekulować na temat daty premiery. Mając to na uwadze i małomówny charakter Rockstara, prawdopodobnie spodziewajmy się, że w najbliższym czasie zobaczymy coś oficjalnego na temat GTA 6, ani nie spodziewajmy się, że to będzie trwało aż tak długo. Pewnie z biegiem czasu do 2 lat coś więcej będziemy wiedzieć. Oczywiście jak będziemy wiedzieć, to ja nagram o tym odcinek, także warto śledzić mój kanał, czyli subskrybować, aby być na bieżąco. Zachęcam. Zwiastun GTA 6. Kiedy będę mógł go zobaczyć? Rzecz polega na tym, że Rockstar Games jest niesamowicie tajemniczym studiem deweloperskim. Żaden zwiastun GTA 6 nie wyjdzie z tego studia, chyba że ktoś poważnie schrzani. Wystarczy spojrzeć na to, co Rockstar zrobił zarówno w przypadku GTA 5, jak i Red Dead Redemption 2. Kilka dni przed opublikowaniem pierwszego zwiastunu nie było żadnych informacji, nawet żadnych plotek, że takie coś będzie miało miejsce. Jeśli pojawi się zwiastun GTA 6, na pewno się o tym dowiesz, ponieważ internet po prostu eksploduje. Oczywiście ja ci dam znać ten temat, dlatego warto śledzić mój kanał, ale nie spodziewałbym się tego w najbliższym czasie. Prawdopodobnie zobaczymy ten sam schemat, jakim podąża Rockstar, jaki miał też miejsce w poprzednich grach, publikując najpierw teaser, tam parę dni przed premierą zwiastunu, oczywiście trailera. I potem zobaczymy, jakby sam trailer, tak zawsze robili. Mapa GTA 6. Gdzie i kiedy będzie działa się rozgrywka nowego GTA 6? Co do mapy GTA 6, krąży mnóstwo plotek sugerujących miejsca, w których będzie toczyła się fabuła Grand Theft Auto. Nie ma co ukrywać, że to utrudnia ustalenie faktycznej miejsca rozgrywki w grze. Chociaż nie było jeszcze żadnych konkretnych raportów, każda ciekawostka w online i soczysty kąsek plotek wskazują na to, że GTA 6 jest absolutnie ogromne. Mapa będzie bardzo, bardzo duża. I nie mówimy nawet tutaj o ogromnych rozmiarach miast, a mówimy tutaj o potencjalnie ogromnych urywkach Stanów Zjednoczonych. Jedna z największych plotek o położeniu GTA 6 pochodzi z kanału The Know, który twierdzi, że GTA 6 jest rozwijane pod kryptonimem Project America. Powodem tego kryptonimu jest najwyraźniej fakt, że gracze będą mogli latać w grze pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Ameryką Południową, chociaż większość akcji ma się odbywać w Stanach Zjednoczonych. Źródła twierdzą, że GTA 6 będzie w dużym stopniu osadzona w Vice City, czyli tak by wersja Miami od Rockstara, sugerując tym, że cała fabuła gry będzie skoncentrowana na handlu narkotykami. Z inspiracją były filmy typu Narc, zwłaszcza fakt, że Rockstar trzyma się ustalenia lat 80., jeżeli chodzi o osadzenie czasu rozgrywki. Według Reddita gra o kryptonimie The Project America jest produkowana od roku 2015, choć przed premierą Red Dead Redemption została umieszczona, jak to nazwą, na lodzie, aby całe siły przerobowe studia były skupione na właśnie Red Dead Redemption 2. Tej grze o kowbojach pewnie kojarzycie od Rockstara. Post stwierdził, że GTA 6 może być ekspansywne, rozłożone na wiele dekad, lata 70. do 80. i lokalizacje, z których jedna to Vice City, druga to Liberty City, a trzecia to fikcyjne miasto projektowane na Rio de Janeiro, wzorowane bardziej, o to mi chodziło. Gra ma nam dać do dyspozycji jednego grywalnego bohatera o imieniu Ricardo,
i mamy nim rozegrać historię takiego lorda narkotykowego, który zaczynał od zera, a teraz jest potężnym baronem narkotykowym. Fabuła ma być mocno inspirowana serią Narcos z serwisu Netflix. Historia zostanie rzekomo opowiedziana w rozdziałach z dużym naciskiem na wizualizację zmian w czasie wraz z rozwojem fabuły. Czyli po prostu na kilka lat ma być rozłożona fabuła. Nie tak, że całość się dzieje powiedzmy w ciągu jednego miesiąca, czy tam powiedzmy do jednego roku, tylko właśnie tak jak mówiłem wcześniej, na kilka lat, na kilka dekad, czyli powiedzmy zaczynamy w latach 70., a kończymy powiedzmy pod koniec lat 80. Chociaż nie podano daty premiery, POS mówi nam o tym, że gra trafi tylko nową generację i to jest też potwierdzone przez kilku innych leakerów. Chociaż mało jest prawdopodobne, że cały ten raport ten z Reddita jest prawdziwy, nawet plakat mówi, że stan gry jest w pre-alfie, czyli oznacza to, że sporo mogłoby się zmienić tak naprawdę. Nie oznacza to, że niektóre elementy są niemożliwe, nie zobaczymy jej w finalnej wersji gry. W następstwie tych plotek od początku roku 2020 w sieci pojawia się seria wyciętych obrazków, które rzekomo ujawniają elementy mapy GTA 6 i są one zgodne z tymi plotkami o projekcie Project America. I do tej pory, do początku 2022 roku, pojawiły się 4 wycieki map. Pani spekuluje na temat tego, jakie miasta możemy zobaczyć właśnie w GTA 6. I mówi się tu o takich miastach jak Everglades, Rio de Janeiro, jednak zdaniem leakera Toma Hendersona, który twierdzi, że zobaczymy fabuła przedstawienia się do Vice City, to w pewnym stopniu mapa nie będzie tak ogromna, jak głosi to plotka na temat Project America. Czyli wykluczamy poprzednie plotki, które wam przedstawiłem w tym momencie, oczywiście zdaniem Hendersona. Ponadto Henderson twierdzi, że GTA 6 nie będzie osadzone w latach 80. lub 90., ale będzie miało nowoczesną oprawę. Najwyraźniej ma to na celu pasowanie podstawowej gry do GTA Online, czyli powiedzmy zobaczymy GTA Online 6, GTA 6 Online, o coś takiego, czy GTA Online 2 może. A programiści chcą jak największej swobody w wydawaniu jak największej liczby DLC. Chodzi tu o to, że jeżeli zrobią tę grę w latach 80., to ciężko tam będzie takiego wstawić opresora, czy jakieś inne nowoczesne helikoptery, czołgi, ponieważ będą one strasznie pasowały do klimatu. GTA 5 dzieje się w roku 2008, mniej więcej, 2007-2008 i no to jeszcze w miarę pasuje, bo wiadomo, rozwój tamtedy był ogromny w tych czasach, dużo nowości się pojawiało i to jeszcze tak pasuje. Wyobraźcie sobie, że mamy tu jeszcze moment, gdzie jeżdżą stare Fordy, takie stare Porsche, a nagle jakiś tutaj, nie wiem, opresor leci. Jak ktoś nie grał w GTA Online, to może nie być na bieżąco, o co chodzi, polecam się zaznajomić z tym. Ja wyglądam na chwilę obecną online, sesję online, także polecam mój drugi kanał na YouTubie. Inna, nieco mniej wiarygodna plotka opublikowana na portalu PaceBini, która tego czasu została usunięta za pośrednictwem Comic Book, głosiła, że GTA 6 pozwoli graczom podróżować między kilkoma dużymi miastami, w tym właśnie Liberty City oraz Vice City. Plakat twierdził również, że zaczniesz jako drobny handlarz narkotyków, zanim dołączysz do niesamowitego gangu i staniesz się potężnym baronem narkotykowym. Anonimowy plakat twierdził również, że GTA 6 będzie zawierało oba główne miasta wraz z rozległym pasem autostrad i krajobrazem przypominającym hrabstwo Blade z GTA 5 pośród tego wszystkiego. Czyli na środku pustynia, a po prawej, po lewej miasta. Podczas gdy ta plotka o lokalizacji zdobywała ogromną popularność, anonimowy post na PasteBinie został poparty recenzją na Glassdoor przez testera Rockstar Games, który od tego czasu został usunięty przez Dick Zatti, i to dobrze wymówiłem, post pozostawił tajemniczą wiadomość, w której pierwsze litery każdego zdania zawierały GTA 6 LSVCLC. Może to wskazywać na potencjalną lokalizację GTA 6 Los Santos, Vice City, Liberty City. Pewnie się zastanawiasz, jak te lokalizacje wyglądałyby razem jako rzeczywista mapa. Jeden z grafików opublikował na forach GTA obraz koncepcyjny pokazujący, jak ta mapa może potencjalnie wyglądać, teraz ją masz na ekranie. Nie ma co ukrywać, że może to być potężny fake, bo wątpię, że zobaczymy Los Santos w połączeniu z Vice City oraz Liberty City, chociaż kto wie, może to będzie jakieś nawiązanie, żeby jakieś lepsze, bardziej zaawansowane DLC wciskać do nowego GTA i żeby ludzie nie narzekali, że taka, no że po prostu, żeby te opresory pasowały, już nie ukrywajmy, no wiemy, o co chodzi, że
no Rockstar i GTA to nie będzie spółka charytatywna, tylko to ma na siebie zarabiać. Tak jak każda dobra gra oczywiście. Ale krążyły również plotki, że GTA 6 będzie miało miejsce w Londynie, co zaczęło się od komentarza współzałożyciela Rockstar Games, Dana Housera, z wywiadu udzielonego firmie Polygon we wrześniu 2013. Teraz wam zacytuję urywek tego wywiadu. W tej chwili wydaje się, że DNA GTA jest współczesne, amerykańskie, anglojęzyczne, ponieważ tak właśnie było. Ale to niekoniecznie ogranicza nas do tego, co właśnie zrobiliśmy. Jednak Hauser stwierdził pod koniec tego miesiąca w wywiadzie dla The Guardian, że akcja GTA 6 nie będzie odbywała się w Londynie. Wbrew wielu z tych plotek, raport Christian Today twierdzi również, że w następnym tytule GTA mogą się nawet pojawić, i tu uwaga, podróże w czasie. Tego nam oczywiście na chwilę obecną brakuje tylko w GTA Online, chociaż kto wie, co pokaże następne DLC. Jeśli chodzi o te podróże w czasie, no to nie jest za bardzo warte uwagi, ponieważ no wtedy z tej serii Grand Theft Auto stałoby się takie trochę Saints Row, które byłoby niesamowicie podobne właśnie do GTA, i mi się wydaje, że Rockstar prawdopodobnie chciałby tego uniknąć jednak. Moim zdaniem kolejna odsłona serii Grand Theft Auto zabierze nas do Vice City w takiej współczesnej formie, co wzięłoby się z wymienionych powyżej plotek, ale poza tym, gdzie dokładnie zabierze nas fabuła GTA 6, no nadal pozostaje tajemnicą i to są tylko oczywiście moje i domysły likerów, czy też moich widzów. Oczywiście też czasami biorę pod uwagę to, co piszecie w komentarzach i właśnie potem w następnych odcinkach to poprawiam, także oczywiście zachęcam was do komentowania tego odcineczka. Okej, to było na tyle w tym odcineczku. Z pewnością za niedługo zobaczycie drugą część dotyczącą tego, jakie mamy plotki, podsumowanie wszystkich plotek, a nie tylko odnośnie mapy, czy tam czasu i bohaterów, ale takich ogólnych, jak wygląda stan gry, jakieś plotki na temat firmy, które też mogą mieć dużo wspólnego właśnie z premierą GTA 6. Stwierdziłem, że nie będę tego tutaj pchał, bo już mamy dość długi odcinek, a niekoniecznie każdy lubi takie długie odcinki. Także w tym momencie wam podziękuję. Jak wam się odcinek podobał, to łapeczka w górę oczywiście mile widziana. Subskrypcja, aby zobaczyć właśnie ten kolejny film, który myślę będzie za niedługo już na kanale. No i co, możecie udostępnić to gdzieś na Discordzie znajomym, aby no te filmy moje jednak trafiały do większego grona odbiorców. Ale to oczywiście tylko was zachęcam, nie zmuszam. Przez całość mówił do was Shayson, także co? Myślę, że wam się podobało, dajcie znać w komentarzach i widzimy się za niedługo już w kolejnym odcinku na kanale. Cześć!